Kochani, jesteśmy w Afryce na największej plantacji trzciny cukrowej. Zobaczcie, ile hektarów tej trzciny jest. Bardzo dużo. Tu jest, z nami oczywiście jest nasza ochrona i prawnik obecnej firmy, lawyer obecnej firmy trzciny cukrowej. Maybe interesting history for this company. Okay. This is a sugar company. It's called Kilombero Sugar. I'm not into. I mean, I don't know much about this. When to establish. I don't know those, but these are our fields. As you can see, these are sugar cane fields. We are in off, on crop. You'll have seen the hauling processes, land preparations. Mają tu cały proces, odbywa się tu. Tu jesteśmy akurat teraz na plantacji tylko trzciny cukrowej i będziemy po kolei, będę Wam pokazywała, gdzie, jakie są procesy, co się, jak tu się odbywa i co tu się dzieje. Na terenie plantacji jest bardzo dużo domów pracowniczych, jest bardzo dużo, mieszka tu pracowników, bo ta kampania zabiera bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi. Zobaczcie, kochani, ta uliczka się ciągnie bardzo, bardzo, bardzo daleko. Jak również w drugą stronę jest bardzo daleko do samych gór, ale zobaczcie, jakie mają tu piękne widoki na góry, bo to jest coś niezwykłego, coś niesamowitego. I tam położona jest wioska w tych górach. I oczywiście jedziemy takim jak kraterem, po prostu jakby droga, jakby były. O, teraz możemy podejść do naszej pani, która jest prawnikiem i security oczywiście już uczynę. Zobaczcie, jak wygląda trzcina cukrowa. Tu oczywiście, o, już leci sok, a lot of juice. Zobaczcie, to jest po prostu pełno. O, pełno. Pełno soku. Tak się to obiera. This is so much. Only John. Sweet. Sweet, yeah? Mm-hmm. A teraz posmakuję tą. Ale dobre. Dobre. Good? Very good. Very good. Real sugar. To jest naturalny, naprawdę prawdziwy cukier, ale. How is it? I like. You like? You put in black tea? Everything is chemical. Kochani, przepraszam, ale nie mogę się opętać. Odpędzić. Kontynuuj, tak, kontynuuję. To jest takie dobre. Mamy tego pod dostatkiem. So here we call it miwa. 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 Very good. Really? You don't have cane? I like. I want this plantain. Kochani, chcę Wam jeszcze pokazać. Zobaczcie, są takie rzędy. Tu jest drugi. Za każdym razem jest Welcome Tanzania! Kochani, to jest tylko Tanzania. Można się odwrócić do tyłu, zobaczyć, jaka tam jest chmara dymu po przejeździe samochodu. Niestety. Uuu!
niestety jedzie następny. Tak jak widzieliście, są rzędy. Trawa cukrowa jest, trzcina cukrowa jest sadzona w takich jakby rzędach, jak u nas się sadzi roślinki. Mało tego, żeby była słodsza i przy zbiorach oni ją podpalają i wtedy ona dopiero wydobywa ten cukier. Ta cała plantacja jest podpalana. Idziemy dalej. Teraz, kochani, zobaczcie, są takie napisy, takie tabliczki. I te tabliczki nas informują, kiedy ta plantacja ostatnio była zbierana. Mają to duże znaczenie dla dokumentacji obecnych plantacji, jak również jest taka sama po drugiej stronie. Jest i tu, tu było 11.09.2021, były tu zbiory i również po następnej stronie. Jest to mega olbrzymi teren, mega olbrzymia plantacja, jednak jedna z największych w Afryce, a więc możemy sobie, kochani, wyobrazić, ile tu jest hektarów. A przede wszystkim jestem zachwycona tym przepięknym widokiem gór. I tak jak mówiłam, jestem przy tej tabliczce. Były te zbiory 24.06.2021 i tu akurat jest to trzeci zbiór, czyli 1, 2, 3. Trzeci. Wiecie, że taka trzcina cukrowa może nawet do 8 razy odrastać i dopiero później się ją jakby sieje, posadza na nowo. Kochani, teraz jest koniec sezonu trzciny cukrowej. Zamykają na 3 miesiące, ponieważ jest to pora deszczowa, się zbliża i będzie trudno o zbiory. I będzie następne zbiory będą dopiero na początku kwietnia, ponieważ by był bardzo trudny tu dojazd, jak jest pora deszczowa, dlatego zamykają. Jest teraz pracownicy całej tu kampanii trzcinowej mają wolne. My wejdziemy zaraz do środka, ale najpierw powiemy, jak tu nawadniają. Machine, special machine for water. Yes. Nawadniają specjalnymi maszynami. Odbywa to się wieczorem i pracują tylko mężczyźni, dlatego, bo kobiety kiedyś gwałcono. I teraz jest tylko i wyłącznie praca to dla mężczyzn. Odbywa się nocą, wieczorem. A teraz może pokażemy, jak się wchodzi do wewnątrz. O, to jest bardzo ostre. I was just holding for you. Oh, okay, come. Come. Wejdziemy do środka, zobaczymy, co tu się dzieje w środku. O. Oho. I zobaczcie, tam mogę sobie przejść, ale chyba, że na czworakach, bo inaczej nie dam rady. I tu gwałcono kobiety. Here. Woman. Well, women, yeah. Yes. O nie. Tu jest jedna odmiana kukurydzy, ma tak widać łodygi. A tu rośnie, na razie jest młoda, ale może przejdziemy tu w tą stronę bliżej, będzie widać. Tu rośnie inna odmiana kukurydzy. U nas w Polsce mamy kukurydzę i tak mówię, bo się czuję jak na polach kukurydzianych, a to jest plantacja trzciny cukrowej. Tu jest, kochani, inna odmiana, zielone ma łodygi. Obydwie są równie dobrze słodkie. Tu jest też zbiór 17.10.2021, ale już jest zebrane czwarty raz. Już jesteśmy coraz dalej, dlatego zobaczcie, jaki piękny widok jest w tą stronę gór. Przepiękny, oczywiście tam się dalej ciągnie plantacja olbrzymia. Tu są te góry, które widzieliśmy wcześniej. Po drugiej stronie jest również plantacja i również dużo gór. To miejsce jest z każdej strony otoczone górami, jest olbrzymie.
Ooh.